Święty Norbert urodził się w Xanten w Nadrenii w roku 1080. Pierwszą część życia spędził jako człowiek światowy. Nawet przyjmując niższe święcenia, subdiakona nie porzucił świeckiego stylu życia. W obawie przed rygorami stanu kapłańskiego nie przyjął wyższych święceń. Nieszczęśliwy wypadek stał się przyczyną całkowitej przemiany tego człowieka. Przestraszony uderzeniem pioruna koń zrzucił go na ziemię. Jeździec stracił przytomność, a odzyskawszy ją, nawrócił się. Opuścił dwór i powrócił do Xanten, gdzie zaczął prowadzić życie pokutnika. Pobyt w klasztorze świętego Zygberta w pobliżu kolonii utwierdził w nim chęć życia zakonnego. Dwa lata przygotowywał się do kapłaństwa, które przyjął w kolonii. Wkrótce. Zrezygnował z kościelnych beneficjów, sprzedał posiadłość, rozdał pieniądze biednym i wyruszył do Langdevocji, gdzie w owym czasie przebywał ojciec święty innocenty II. Przez jakiś czas wędrował po kraju, głosząc pokutę. Ostatecznie osiadł w Premonte, gdzie założył nowy zakon kanoników regularnych ścisłej obserwy premonsteranci albo Norbertanie, który szybko rozrósł się jeszcze za jego życia. Zmuszony koło roku 1125 do godności arcybiskupa Magdeburga, dalej pr praktykował tę samą surowość, którą odznaczał się w klasztorze. Dzięki gorliwości zdołał do głębi zreformować swoją diecezję, chociaż działalność spotkała się z niechęcią tych, dla których jego życie było wyrzutem sumienia. Razem ze świętym Bernardem pracował usilnie nad usunięciem śladów schizmy antypapieża Anakleta. Po powrocie z podróży do Rzymu, dokąd towarzyszył cesarzowi Letarowi, zachorował i po czterech miesiącach zmarł 6 czerwca 1134 roku. Boże, który uczyniłeś świętego Norberta Znamienitym biskupem w Twoim kościele, spraw, aby dzięki Jego modlitwom i dusz pasterskiej gorliwości, Twój wierny lud zawsze znajdował godnych kapłanów i zbawczy pokarm wiary, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.